Siemanko. Siemanko, już jestem za sekundę dosłownie, wiesz, bo jeszcze muszę sobie wziąć coś do picia. Także siemano, siemano. Dobra. Co tam? Co tam w ogóle? W wielkim świecie. Siemanko. O! Czemu ja się was spodziewałem akurat, no? Siemano. Ciekawe, dlaczego na Tekenie nigdy was nie brakuje? Ciekawe, dlaczego nigdy was nie brakuje na Tekenie, nie? Ciekawe, kurwa. Co tam, mordki, opowiecie? Z podziałem i jego bratem Summita robiliśmy. Tak? O której godzinie takie rzeczy? Japonki. Ale to czekaj, Summita. Dzisiaj jest już nowy? Nie, tak, dzisiaj już jest nowy chyba, nie? Siedemnaście. Dzisiaj jest nowy, dobrze mówię? Tak, nowy jest. Kurwa, to nie to. A, wyprawa po sauna gier. No i jak tam ten nowy? Opowiadaj. Ja pierdolę, jaka chujowa ta lokacja jest. Kurwa, dramat. Mat. Powiem ci, fajne bardzo jest. Moje ta. Wyniki też fajne. Jak jest Tekken, to staram się być codziennie. A co wam się dzieje w ogóle w tym Summicie? Get ready for the next battle. Demo play. Pakiet za 600 kawiec luz. A tak to jest łódka. O kurwa. Samolot i auto. Jakie auto? Co za auto? Nowy Jory Tower i Aston Martin Ulcan. To tako. Liczyłem na coś fajniejszego. Doskonały pomysł w kuchni, ale duża szansa jest na to, że mi kuchnię wysadzi w powietrze. Powiem ci, że bardzo fajne. No tak, dawaj, co to za pomysł?
fix Dakota Tekken robisz? New challenger. Get ready for the next battle. No właśnie, co ty robisz? Ja pomyślę na pancakę rysujesz. Ha! Fight! Jak znaleźć moją umiejętność smażenia i moją doskonałość, która w ogóle nie istnieje, więc jest duża szansa, że mnie w kuchni wysadzi w kosmos. No to musi się nauczyć gotować, no. Ja umiem w kuchnię. Ja też umiem. New challenger. Get ready for the next battle. Round one. Fight. No ty kurwa. Ja też jestem bardzo dobry w kuchni, dobra, w sumie nie łożysko przepala wszystko, jestem w stanie przy nawet rosół. Umiem zagotować wodę. Kurwa. Na herbatę. Umiem parówki ugotować, ziemniaki ze schabowym zrobić, pomidorówkę zrobić. Chcę zrobić. To dużo. Round two. Fight. Ja tam wymyślam moje własne dania, a później się boję tego jeść, ale o dziwo innym smakuje to, co wymyślam. No to dobrze, no jak umiesz gotować, no to kurwa połowa sukcesu za tobą. Nie bawię się tymi świecącymi pałeczkami fajnymi. Co to są świecące pałeczki fajne? Nie mam oleju, ale mam oliwę, można dać oliwę do patelni smażyć, wolę się zapyta. No można, nawet zdrowiej będzie niż na oleju zwykłym. Takie pałeczki ko się rozgniata i one świecą. Okej, to mam nadzieję, że tak szybko mi nie wysadzi kosmos razem z moją kuchnią. O ty chuju jeden! Świetną wiadomość. Dawaj! Jesteśmy na to gotowi. Piątek rano będzie BF1 w paczkomacie. No kurwa! To pięknie! W końcu. Radzie kampania nagrywana. Final round.
No dobrze. Później wyślę wam na Discorda, jak mi to wszystko wyschło, moje osobiste danie, które wymyśliłem. Mam 29 subów, opierej. Ale mordeczko, musisz jakoś bardziej, nie wiem, starać się utrzymać uwagę widza, no bo zobacz, jak ty masz, przykładowo, tam miałeś 2500 wyświetleń, tak? Ale tylko 90 godzin czasu oglądania, no to zobacz, to tylko 90 jakby osób cię obejrzało z tych 2,5. Nie wiem właśnie jak. Nie, no bo zobacz, no bo prosty rachunek, jeżeli by wszyscy cię obejrzeli. Na razie jest wszystko dobrze u mnie w kuchni. Siemka. Jeżeli wszyscy by cię obejrzeli, to byś miał 2500 godzin, a nie 90, nie? Więc jakby wychodzi na to, że klikają, ale nie oglądają dłużej niż tam kilka minut, więc tu tkwi problem. Siemano, siemano, mordo. Nie wiem, czy się przywitałem, także mówię siemano. Długo się nie spoznilem. Spoko, pewnie, że nie. Ja pierdolę, ten w gajerze. Jeśli mnie wysadzi w kuchni, to zapamiętajcie moje imię na YouTubie i na Discordzie. I nie wiem właśnie, co zrobić. A ta kurwa co? Co, no nie wiem, sam się zastanawiam. Jak tam dzień minął, wujaszku? Bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Musiałem 2 godziny dłużej w pracy zostać. A wstałem po 5. Nie, po 4. Wujo, w jakim ty programie edytujesz filmy? Ale spokojnie, wujku, jutro masz wolne. No jak wolne? Kurwa, wstaję tak samo rano jak i dzisiaj. No jutro wolne od szkoły. No to ja nie mam wolnego od szkoły. Nie mam wolnego od pracy. Bartolomeo, kurwa? Jezus ma. Zadanie, panie, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmiechu. No nie, nie. Nie jestem takim chujem. Musiałoby się coś. Czuję, w jakim ty programie na telefonie edytujesz. Mordo, wyślę ci nazwę, bo nie pamiętam. Wyślę ci na piwie. Dobra. U mnie też ta jakość słaba jest, może w tym tkwi problem.
Jaki chuj! Dobra, tyle przypraw dodałem, że z tego można zrobić miksturę i nawet nie wiem, czy to jest dobre, by to wszystko mieszać ze sobą. Ty kurwa nauczył. Napisy fajne do Sforza ostatniego zrobiłem. A po co robisz napisy do Sforza? Nie widzę powodu. O ty. Takie na ekranie. No ale po co? Estetyka. Aha. No ile masz wyświetleń? Jeśli Oliwii nie można dodawać do ognia, to znaczy, że na patelni też nie można. Czuję, że to dobrze się nie skończy. Nie, no na patelni można, nie można... Na razie na... 177. Nie można na ogień, no. To mój, ja ostatni... Szeroko uśmiechnięta twarz po roześmianych oczach. Ja ostatni, co wrzuciłem dwa dni temu, to ma teraz 2000 chyba 600. I 70 chyba 5 łapek w górę. Get ready for the next battle. O kurwa. Róże ma na oku? Wasza ulubienica. 192 wyświetlenia teraz. Kineku, japonki twoje w akcji. Lili, piękna jest Cemio, niech zapamięta moje imię, jeśli nic mi się nie stanie podczas gotowania w kuchni. O kurwa, jaka piękna, Jezu, zakochałem się, o moje odboże. Jak jęczę. Jeszcze ten kotek. Jaki krzyk, kurwa, co jej się dzieje? W dupę jej ktoś wjechał, kurwa? No i wpierdol. Ona ma pończochy. Ja pierdolę. Nie zesraj się. Tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Raflu! Doszłem XD. Mówi się, doszedłem. Ale ładnie jęczę. I meku, tyc, działaj na żywo, a nie. Garbit, zaczyna się. No. Garbit, już teraz tego nie przerwiesz. Neptun! Chcę więcej. Na starość zostaną ci tylko wspomnienia. Po japonkach. Ja też. O kurwa, tu gruba impreza trwa. Japonek. Chciałbym mieć taką japonkę do domu. Żeby ci sprzątała?
Taka impreza, ja pierdolę. To o mnie? O kurwa. Wyruchac. W sumie to też, ale Japonki są piękne i cudowne. W sumie to też. No, bez wazeliny. Kurwa, po co mam się z nim witać, jak przed chwilą kurwa z nim gadałem? A o co chodzi z tą wazeliną? Po chuj mam się z nim co chwila witać. Wytłumacz mu! Od razu na twardo. Wtedy lepiej wchodzi. O kurwa, jaki ty jesteś obeznany! Ślizg. Ha, ha, ha. A wazelina to przypadkiem nie przeprawa, nie wiem, w ogóle się nie zna. Przyprawa, do zupy. Dobre do anal. Rozumiem, to smacznego życzę, smacznej wazeliny. Przyprawa na PNS-a. Będziesz zlizywał? Ha, 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 ha. Nie no, zartylel. Tak samo żartuję. Żartownicie kurwa się znaleźli. Luźno. Żebyście wy jeszcze wiedzieli, o czym wy kurwa gadacie. Wiemy. Ja nie wiem, ale wiem, że jest śmiesznie, ja tam o Japonkach mówię. Taka odjebana. No to ja wiem. Wymieniaj spostrzeżeniami. Wygląda jak kurwisko. No trochę wygląda jak kurwisko, no. Szybki wpierdol.
się kurwa zebrała ta ekipa? Co oni kurwa robią? Jakie zjeby, ja pierdolę. Ale gówno. Mordy, zobaczcie mój film, co wstawiłem na Discorda. Dzisiejszy. Dajcie łapę, co? Będzie mi miło. Macie w zakładce filmy YouTube. Tekken z tymi Japonkami to by jeden na dwie, haha. A szczególnie w szkolnych mundurkach. Wtedy są super. A mam pytanie, a co się stanie, jeśli Oliwia się robi się na patelni, ko można dodać z wodę? Nie ten z konsoli, ten z konsoli? Tylko ten, znaczy no ten z tego, z 705 subów. Z szybki. Wymiana szybki. Wymiana szkła. Ten jaka ciotka. Digital, mam na imię Digital. A ja jestem winyl, o kurwa. Kocham Japonki, wujku, w Warszawie są Japon. Wszystkie koty na parkiecie będą rozgrzane, ja pierdolę. Co oni pierdolą w tej grze? DJ Digital. Jest łapka i komentarz. Dzięki, jak mu zmienili rej, zobacz. Wszystkie kotki Japonki. Bonek, kciuk w górę. Japonki z kotkami. To jest to, czego pragnę. Wujku, będziesz ubierał dzisiaj Japonki. Nie. Dzisiaj nie ma na to czasu. Kurde. Szkoda. Racja, myślałem, że wujek dzisiaj będzie ubierał Japonki razem z nami. Tak to byś kurwa nie przyszedł. Kineku, to sobie możesz rozebrać i ubrać szeroko myślę, twarz o roześmiany. Dobrze ci powiedział. Dobrze ci powiedział, kurwa. Zboczeńcu patentowany. Jestem moderator. A, ty jesteś na etacie? No ta. Żeś mi kurwa Państwowej Inspekcji Pracy nie wezwał, ty. Chciałbym. Że ci kurwa pensji nie płacę. Szanowna Inspekcjo Pracy. Nazywam się Tekken. Jestem na etacie moderatora. Wuja już ma kogo ubierać i rozbierać w domu. No ma! Ale na razie jest w robocie. Get ready for the next battle. Tarza się ze śmiechu, tarza się. Teraz ten śmiechu. Kurwa winyl jebany. Możesz mnie, mordko, nie dołować? Chociaż dzisiaj proszę. A po drugie, codziennie przechodzę na Lie od roku Konad.
Perfekt, kurwa! Ja długo już przychodzę codziennie. No wie, i Meku to jest poważny człowiek. Razem z Tekkenem jesteśmy codziennie. No wiem, wiem. Za to się czeka nagroda. O kurwa. Słuchaj no. Wujek docenia no. Jak może. Od dzisiaj jesteś oficjalnie. To jest XD. No jesteś oficjalnie moderatorem no. Należy ci się jak nikomu innemu. Super i Meku super. Hej, tego się nie spodziewałam, haha. Dziękuję bardzo, czerwone serca. Kurwa mać, wciskałem ten jebany przycisk pierdolony, proszę bardzo. Dzięki, że jesteś. Dwa modów, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Tak czułem, że będziesz miał moderatora pewnego dnia. Meku, awans zasłużony, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Powitamy w drużynie moderatorów. A czemu ja nie mam tego ciosu, kurwa? Ja o tym nie myślałem. Jaki nawet. Chuj! Jestem na lie, bo umila mi to czas, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. To teraz masz jeszcze większą motywację. Kurwa, rewanż dawaj, chuja. Dobra! Kurwę jebaną! Jest dobrze, jestem i nie wysadził w kuchni. No mówiłem ci! Ej, ciekawe Kozniko. To dobrze, ha. Nie wiem, nie odzywa się zupełnie. Racja też mnie zastanawia. Dobrze rozpierdol był. Już Tekken częściej wpada niż on. No właśnie, o Michaelu też myślałem dzisiaj. Muszę do niego napisać coś, bo kurwa coś ostatnio go nie ma faktycznie. Już dłuższy czas. Czy u niego wszystko ok? O ten kutafon!
Wyczesana impreza. Zaflal. O, u niego to jest to możliwe. Chłop sondaż z tą żoną ma przepał. Jakby wpadał, to go byśmy rozweselali. Dla mnie Kupson to jest kopia Kilosa. Ma takie problemy jak Kilos miał kiedyś. Wręcz podejrzane to jest. Kilos zniknął. Nie znam. Niektórzy lubią się męczyć w związku. Nie znasz Kilosa? Stary. To był gość, kurwa. To był taki bajkopisarz, że takiego na oczy nie widziałeś. Włącznie z tym, że nas oszukał, że miał raka. Tylko po to, żeśmy mu współczuli. Ja jego bardzo dobrze, nie osobiście, ale na tym kanale tak. No to ja też go osobiście, kurwa, nie znam przecież. O cholera. Człowieku. Gorzej od Kevlara? Kurwa, człowieku. Kevlar to jest przy nim dzidzia. Nieraz ode mnie dostał bana. No to Kevlar dostał bana. Jo, pierdol. Tamten jaki, kurwa, zapłakany. A ile temu był? Są bajkopisarze. Kilos? No, dawno. Jak go opierdoliłem, że mnie wkurwił tym, że nas oszukał, że ma raka, i powiedziałem mu, że jest pojebany, kurwa, to żeby się leczył psychicznie, to wiesz. To poszedł, już go nie było. Pozdrawiam go serdecznie, jeżeli mnie słyszy. Mam nadzieję, że jest zdrowy. Bracia, pamiętam to. Tekken, ty to pamiętasz, kurwa, wszystkich. Ty jesteś od zawsze. Chciałbym kiedyś, żebyśmy się zobaczyli na żywo. Obczaiłbym te wie. A to se zobacz. Nawet mniej więcej mogę ci nakreślić, które to były. Get ready for the next battle. Pamiętam to jak pisał. Poprosiłbym. To później ci napiszę jakoś. Nie wiem, czy dokładnie ci podam. Git. Ja też bym chętnie spotkałbym się, wujku, z tobą na żywo, ale do Warszawy mam sporo drogi. No może kiedyś będziesz. No ja też mam kawałek. Powinniśmy się wszyscy razem spotkać. No fajnie byłoby zrobić taki zlot. Sympatyków mojego kanału. Ja mam chyba najbliżej do wuja. Jak będę to napisał pewnego razu.
hotel skoro. Ja chyba jedną lub dwie dzielnice dalej mieszkam od wuja. Kiedyś się spotkamy wszyscy. Zobaczycie. Chwila, to mieszkasz koło Warszawy. On mieszka w Warszawie przecież. Ja w Warszawie. To jest warszawiak, kurwa. Przy centrum nawet. Ja dalej od centrum. Kiedyś mieszkałem praktycznie w centrum. To bezproblemowo możecie się umówić na spotkanie. Tylko wujek czasu za bardzo nie ma na takie rzeczy. Póki co. Można, ale lepiej już całą grupą. No pewnie. No Tekken, musisz kiedyś kurwa do nas przyjechać, no. Wakacje. Duży już jesteś, to cię rodzice puszczą. Kurwa jebany. Na 18 moją to będziemy wszyscy pełnoletni i na piwko wyjdziemy. No, ja to już będę kurwa miał trochę dużo. Bo ty Tekken masz 17. Ja w maju będę miał 18. To już jesteś kawał chłopa. Ja 13. Kurwa mać. 26 maj. Pobalujesz szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Ty jesteś ode mnie starszy o kilka dni. 13 pisze chyba egzamin z Polaka. Kurwa traf! Trafił. Na 18 bzyk bzyk z jakąś panna. Z Japonii. A że nie było Japonek, to wziął Chinkę z pobliskiego baru. Podobna. Żeby jeszcze jakaś była. Mówię, nie będzie Japonek, to weźmie sobie Chinkę z pobliskiego Chińczyka. Japonki bardzo piękne. Bardzo pięknie. Czekam cierpliwie na tą 21. No to jak ty będziesz miał 18, to ona będzie miała 27. To już będzie szukała męża.
Rozumiesz? W sumie są jakieś sklepy, gdzie pracują Chinki chyba w każdym mieście. No i co tam? Pójdziesz do tego sklepu i co tam powiesz? Dzień dobry, nazywam się Tekken. I... Jeszcze imeku dostaniesz oczopląsu, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dzień dobry, nazywam się Tekken. Jestem miłośnikiem Japonek w każdym wydaniu. Ja będę miała 25, jak ja będę miał 17. No to kurwa powiedziałem to samo, tylko rok więcej, no. Nie, piesek? No. Chcecie pieska zobaczyć? O, piesek dzisiaj był strzyżony. Zobaczcie, jaka wystrzyżona ładnie. O, z każdej strony pokażemy, jaka jest ładna. O. Starza się ze śmiechu, kciuk w górę, dzwonek. Imeku, ona będzie samotna matka z dziećmi już. Jesteś w telewizji. Jesteś w telewizji, tak, w telewizji jest Sonia. Moja malutka. Ojejku, jaki psionek. No już zagojony ma brzuszek. Przestań XD. Już jest piesek zdrowy. Także już jest wszystko w porządku. Dzisiaj mogła być dzięki temu obstrzyżona na święta. Nie gustuje w mamusiach z okolicy. Nie gustuje w mamusiach z okolicy? Ja pierdolę, mamita. A kurwa. No to możemy się kolegować, ja pierdolę. No takie w moim wieku to już takie mamusie. O kurwa. Pojebana. Zrobiłem jedzenie i przeżyłem w kuchni, należy mi się Nagroda Nobla. No widzisz? Ako dobrego zrobiłeś? Sam nie wiem, sam to wymyśliłem, wyślę wam na Discorda. Buła! Wyślij nam zdjęcie. Oczywiście do jedzenia nam wyślij, nie? Chleb z chlebem. Chleb z bułką. Czekajcie, muszę zalać herbatę. Placki ziemniaczane z nalesnikami. Lubię placki ziemniaczane. Pa, zostało ich życia. Pamiętam jeden wie, gdzie po nazwie Tekken cypek wyskakiwał od razu wie.
Ja pierdolę. To jaki smutny. Znowu kurwa ten Raven. Z młodych ziemniaków pycha. No. Ze szczepiorkiem. O ty kurwiu. Mikrocypek. Ale go w chuja zrobiłem. Ha. Później wujek się z tego śmiał i wysłał nam na Discorda, po jakiej nazwie wyskakiwał. Nie po Tekken cypek, tylko po mikrocypek. Smacznego rekien. Buła! Mikrocypek konika szeroko uśmiechnął twarz o roześmianych oczach. Konika Minolta. Tekken, sorry, zabład jedną ręką pisalem. Dobra, wysyłam wam na Discorda kozy. Dobra. Będzie turniej, kurwa. Wcinam sobie teraz croissanta z mlekiem i miodem. O, na noc to świetne połączenie. Tyle prostych węglowodanów na noc. Mleko i miód mnie usypia. Aha. Kurwa, jak oni gadają cały czas. Get ready for the next battle. Dziś Energola wypiłam przypadkowo, bo to jakaś nieznana firma i nie wiedziałam, że to energetyk. O, szybko poszło. O kurwo, jedna. Ten padzido. Ach,
Finneku, nie pij energetyków, bo będziesz bezpłodny, szeroko uśmiechnięty. Wow, rozjebane. Ze śmianych oczach. Dobra, wysłałem. Nie piję. Nie piję, nie palę, tylko konia walę. Ta w kimonie, kurwa. Nie, to chłop jest, kurwa, z brodą. Patrzcie, to jest chłop. Conchita Wurst. Get ready for the next battle. Jaki chuj? O, to było dobre. Energetyków nie piję, bo mi serce nawala później. On dużo mi życia nie zabrał. Jestem ciekawy waszej reakcji i możecie teraz sprawdzić, bo jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Kiedyś jak byłem głupi, to wypiłem 5 energetyków. Ale strasznie rozjebany. Półfinały? Witam, zawsze palę przypali. Ten też w kimonie, kurwa. Get ready for the next battle. Kurwa, następny dżin. O kurwa! Mordko, powiem ci, że bardzo dobrze i apetycznie to wygląda. W sobotę jajeczka świecić. Weź jakiegoś kuriera, wyślij, niech przywiezie mi da do spróbowania. Koniec, kurwa, tej zabawy. Nie wiem, sam wymyśliłem i przepali przy okazji, ale kuchnia cała, ja cały, więc wszystko się udało. To znaczy, że nie jest źle. Dominator jak Mariusz Pudzianowski. Ale jestem zadowolony, że się podoba. Zaraz się zesracie, będzie Reina. Mordy w finale Reina. A tam ma leginsy i kimono, kurwa, pierdolę. Buja, zaraz spać idzie, to ta godzina. Super. No ta. Ale jutro idzie na 8, a nie na 7. Także śpię godzinę dłużej niż dzisiaj i wczoraj. I przedwczoraj. No ciekawe, jak ją przebrał, co? Chujowo. Renia, moja kochana, słodka, piękna, super, niesamowita. Chujowo ją przebrał. Chujowo.
Kurwo, jedna. Jest cudowna, chciałem ją. Kurwa. Chodzi o głos, haha. Ja pierdolę, ale nie rozjebie. Jest piękna, cudowna i brat mi słów, jesteś prześliczna. Kurwa mać! Kurwa! Kurwa, jak nie zrobiła w chuja! Dla niej był pantoflem. Dasz radę, wujku? Jebnij ją! Kurwa mać! Starczy, starczy! Nie no, żartuję. Trzeba być sigmą, nie pantoflem. I ta pierdolona runda, kurwa, finałowa, no. Dobrze. O ty, kurwa. Kurwo, jedna! Traf ją! Kurwa, jeszcze może mi zajebać. Siema. Jak ja będę miał 18, to... Kurwa mać! 22. Kurwa, ja pierdolę. XD. No nie! Siemano! Dobra, zabijam się powoli, jutro kolejny dzień zmagań. No ja pierdolę. Rewanż, suko. Trzymaj się, mordo. Siema, mordko, ko u ciebie. Raina wygrała. Papa mordzia. No niestety. U mnie w porządku, a u was? Kurwo, jedna! Durna ściera! Używasz szczurów, mi schima. Dobrze, great, kurwa. U mnie świetnie. Moda dostałem. Skręcona kostka już o wiele mniej boli. Pięknie jęczę. A to zdrowia życzę. Kurwa, jedna. Dzięki, ziomuś. Traf! Trafił. Co tam, mordko, w świecie motoryzacji, kurwa? Grasz w te. Żeby szybko wrócił do zdrowia. Grasz w wyścigi?
Dobra, wygraliśmy, kurde. Chuje. Dziś grałem. To co, w Motorfesta czy co? W Motorfesta. No i co? Sumita robiłeś? Czy co? Ma instada. Rozumiem, że masz już tą limuzynę. Jutro znów robię. Jak ci SI i Summit podoba? Zawziąłeś się. I pewnie Summit. No i bardzo dobrze, kurwa. Będzie z kim rywalizować. Brakowało mi ciebie tam. W tych rankingach. Ja mam tą limuzynę. Ja jeszcze nie mam. W tym miesiącu mało grałem i jeszcze nie mam. Ja jeszcze nie mam. Weź mnie mordko na PS dodaj. Nic kto Arch X. No właśnie, koniecznie. Tu już profeska, ten z żółtym pasem, kurwa. A ja mam ciebie. A widzisz? A mam pytanie, a to prawda, że w Warszawie jest restauracja Magdy Dessler? No chyba ze dwie są. Jak to? No co, no może wcześniej już dodawaliśmy się, jak mieliśmy robić zlota czy coś. No DJ Rocks, no. Dobrze kojarzę? Chyba tak. Daj łapki, daj łapki. Mieliśmy robić zlot. No, no właśnie kojarzyłem dobrze. Czyli może jestem stary, ale już nie, jeszcze nie jestem taki głupi. Z tym, że się nie widzimy. No tak, tak. Hej. Siema. Już sprawdzę, bo nie pamiętam. I ciekawe, no, czy dalej to jest. Nic nawet nie wiedziałeś. Siemano. Widzisz, kurde. Dobra, chłopaki, chyba sobie zakończymy, bo to kolejny... Pozdrowie. Bo to kolejny ten, kolejny turniej cały się zaczyna. A to już nie będziemy turnieju kolejnego robić. No może naprawili, kurwa, te aktualizacje były, słuchajcie. Może i to jest dobry pomysł, Imeku. A dobranoc, miłych snów życzę wam. Imeku, może to jest dobry pomysł, kurde. Jak sądzisz? Może naprawili już? Dobra, jeszcze z tym kutafonem się przywitamy. Trzeba sprawdzić. A, okej. Dobra, mordki, to jest autozapis. Także ja już nie będę tego zapisywał. I nam wtedy gram da jechać razem. Tak było, dokładnie. Dobra, słuchajcie, ja uciekam. Wspólne jest super. No, ja uciekam, trzymajcie się, wrzućcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło oczywiście. Obczajcie mój film dzisiejszy, który wstawiłem o wymianie szybki, o wymianie tego szkła. No i co, Imeku, no. Dzięki też, że jesteś na każdym streamie, no i zasłużenie dostałeś dzisiaj moda, także... Dzięki bardzo i wam również dziękuję za obecność. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej mordeczki, cześć, papa. Pa.